Nawalnym i o Rosji, proszę Państwa. O Nawalnym, o sztuczkach Nawalnego. Partie polityczne są częścią systemu politycznego. Będziemy mogli oczekiwać. To jest w ogóle przewartościowanie takie wielkie polityczne w Rosji. Być może jakaś rosyjska wiosna, o której się nie tyle, że coraz częściej mówi, ale pierwsze podejście do niej było na przełomie 2011 roku. I być może dojrzewa nam społeczeństwo do tego, to młode, dla których czyli tych młodych, zaangażowanych raczej w mediach społecznościowych, z tymi starszymi, którzy będą musieli odejść. Może chodzi o wymianę pokoleń. Tak jest. Pokoleniowo, jeśli chodzi o struktury władzy w Rosji, ale czy wyobraża pan sobie, pani sobie na czele tego ruchu młodych ludzi, dać pewne argumenty dzisiaj Kremlowi, żeby móc go skutecznie oczernić swoimi takimi hasłami czy opiniami mocno nacjonalistycznymi, a wręcz ocierającymi się bardzo prawą, tą skrajną rosyjską prawicę. Więc on wykonuje silną robotę, to należy przyznać, natomiast jednocześnie jest osobą dosyć wątpliwą, powiedzmy sobie też tak, dosyć cynicznie, że walczy i niektórzy Rosjanie, którzy są antyputinowcy, zadają sobie pytanie, no właśnie, ale dlaczego Nawalny robi to, co robi Rosja dosyć skutecznie, czyli ktoś musi mu na to pozwalać, jakkolwiek by to nie zabrzmiało paradoksalnie, to jest olbrzymi problem wizerunkowy samego Nawalny. No mimo, że Nawalny nie będzie jednak mimo wszystko na czele opozycji. Ale nie istotnie. Doktor Agnieszka, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prawie możliwość karania świata, bo to dałeś rękawy. Izraelski premier polecił też swojej
sprawie z polskimi władzami. Do rozmowy będzie jutro, a Annę Azari zaprosił na spotkanie szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński potwierdził, że dojdzie do rozmowy i podkreślił, że nowe prawo nie jest w żaden sposób skierowane przeciwko ofiarom Holokaustu, ale że broni dobrego imienia Polski. Strona polska musi też walczyć o prawdę, bo przez wiele lat zbyt dużo, zbyt często pisało się kłamstwa o polskich obozach koncentracyjnych i na to przyzwolenia też nie może być. I temu służyła ta ustawa, temu, a nie wolności badań naukowych, czy przez sposób zakłamywania prawdy o Holokauście. Równocześnie Kancelaria Polskiego Prezydenta w specjalnym oświadczeniu napisała, że prace nad ustawą nie zostały zakończone, a prezydent oceni nowe prawo, gdy trafi na jego biurko. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada, że za używanie sformułowania polskie obozy koncentracyjne i podobnych będzie groziła kara grzywny lub 3 lat więzienia. Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane ma też podium dla Polaków. Czwarte miejsce zajął Stefan Hula, Dawid Kubacki był 7, a Piotr Żyła 28. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że był to najlepszy występ Stefana Huli w Pucharze Świata. Duda uważa, że to dobra prognoza przed igrzyskami olimpijskimi w koreańskim Pjongczangu. Mam nadzieję, że wszyscy są naprawdę zadowoleni, bo przede wszystkim wczoraj ten wielki sukces drużynowy tutaj w Zakopanem rozpalił publiczność. Dzisiaj nie było tyle szczęścia, co wczoraj. Kamil miał trudne bardzo warunki, no raz daje, raz szczęścia nie ma, ale za to mówi Stefan, naprawdę najlepszy wynik do tej pory w jego karierze i wspaniale gratulowałem mu przed chwilą. Wierzę w to, że dostanie skrzydę najciska olimpijskie, a chłopaki widzę generalnie są bardzo sprężeni i gotowi i wierzę w to, że będziemy się jeszcze bardzo, bardzo cieszyć już za 12 dni. Do finałowej serii nie zakwalifikował się najlepszy polski skoczek Kamil Stoch. Stoczek skoczył 108,5 metra i zajął 38 miejsce. Wczoraj na tej samej skoczni Stoch pobił rekord obiektu skacząco w konkursie drużynowym na odległość 141,5 metra. Elisabeth Rewol, którą uratowali na tanga barbar polskich i maleńskich, jest już pod opieką lekarzy w szpitalu w Islamabadzie. Po zakończeniu akcji ratunkowej Polacy polecieli do Skardu w Pakistanie, a jutro mają wrócić do bazy pod K2. Ze względu na fatalne warunki pogodowe ratowanie Tomasza Mackiewicza znajdującego się na wysokości 7200 metrów jest niemożliwe. To była bezprecedensowa akcja, zrobiono wszystko, by uratować kogo się da. Oceniają doświadczeni himalaiści. Nic czegoś podobnego na świecie aż w takiej skali nie zrobił. Tak, akcję Polaków podsumowuje himalaista Bogdan Słama. Ludzie wystawiają się sami na szalone ryzyko, bo to nie jest tak, że jest tak po pięknie. Nie. 20 do wieczoru, ja nazywam się Grzegorz Szwabczak, razem będziemy do północy, bo to wieczorne, niedzielne spotkanie.
nowe zawody, rzucić właściwie wszystko, ale nie wyjeżdżać w Bieszczady, tylko zostać i dostarczać sporo radości dzieciom. Powiem o tym więcej za kilkanaście minut. Stacja deszyfrująca. Witam Państwa w stacji deszyfrującej. Mówi Sebastian Rybarczyk, a moim wyjątkowym gościem poza granicę jest dzisiaj dawno nie widziana w Polsce Marcin Kosek, ekspert do spraw służb specjalnych, szef szwajcarskiej firmy Wydajnej Częst, zajmujący się doradzaniem w zakresie reformy służb specjalnych w różnych miejscach na świecie. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak jak zapowiadaliśmy na naszych łamach facebookowych i twitterowych, tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie coś, co się nazywa wojna psychologiczna i to nie jest tytuł, który jest powszechnie znany naszym rodakom. W związku z tym, jeżeli zechciałby Pan przybliżyć, co powinniśmy rozumieć pod słowem wojna psychologiczna. Upraszczając, pod pojęciem wojny psychologicznej można rozumieć taki koncepcyjny, systemowo ułożony zbiór technik psychologicznych, ofensywnie ukierunkowanych, to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, które mają oddziaływać na jednostki i na całe społeczeństwa w celu niezauważalnej dla nich zmiany postaw. Uważam, że to praktycznie jest chyba najlepsza definicja, którą ja bym przedstawił. To w Polsce jednak ona funkcjonuje po trochę inną nazwą, tak? Czyli wojny hybrydowej, do której jeszcze dochodzi oczywiście element militarny. Czy to nie jest to samo, albo wojna psychologiczna nie jest częścią wojny hybrydowej? Wie pan, to jest bardzo trudne rozważenie, dlatego że ja uważam, że samo takiej, jako takiej wojny hybrydowej nie ma. To pojęcie jest pojęciem właśnie... przyjęcie tej terminologii jest sukcesem struktur przeciwnika, które zainfekowały naszą świadomość właśnie dając nam taki termin wojny hybrydowej, czyli przedstawiając nam to, że jesteśmy w stanie jakiejś bliżej nieokreślonej wojny. De facto jesteśmy w stanie wojny. I co chwilę powtarzając o tym, o termin wojny hybrydowej, ludzie nie zauważają tego, że no de facto mówią o tym, że są w stanie wojny. My nie jesteśmy przecież w żadnym stanie wojny jako taki. Natomiast te działania, o które się definiuje przy pojęciu tego pojęcia wojny hybrydowej, to są działania, które są znane od ponad 100 lat w historii służb specjalnych. To zresztą pan wie lepiej ode mnie, specjalista w tej dziedzinie. Przecież to wystarczy sięgnąć do... Pytanie jest w zasadzie takie, nad którym teraz głęboko myślałem, bo jeżeli wojna hybrydowa jest pomysłem twórców od wojny psychologicznej, tak, którzy narzucają na pewien język, pewną narrację, no jest to, wojna hybrydowa jest słowem wytrychem, tak? To bardzo prawdopodobne, że jest to narracja, która jest nam uwarunkowana z zewnątrz. I sukcesem tych ludzi jest to, że my nawet w tym programie używamy tego pojęcia wojny hybrydowej. Bo jednym z elementów właśnie prowadzenia wojny psychologicznej, takiej konfrontacji informacyjnej, oddziaływania na świadomość, to jest narzucenie drugiej stronie swoich terminów, swoich struktur psychologicznych. Między innymi to właśnie też ma miejsce w tym roku. Ciekawie byłoby zbadać, skąd wzięło się to sformułowanie, gdzie ono się pierwszy raz pojawiło i przy jakiej okazji, bo ono opisuje, choć stara się opisywać ten świat, który nas otacza, tych konfliktów, który nas otacza, ale to jest trochę tak jak z muzyką, tak? Jeżeli powstaje jakiś gatunek muzyki, no to musi się nazywać grunge, no to sama nazwa muzyka popularna już nie wystarcza. Więc i tu też potrzebujemy jakby do usystematyzowania swojego świata, swojego własnego myślenia, no potrzebujemy pewny czas i ten nazwa właśnie wojny hybrydowej istnieje, bo ją jest zdecydowanie łatwiej opisać niż na przykład wojnę psychologiczną, bo ocena, ten opis wojny psychologicznej, który pan dał, to jest generalnie jest widoczny, jest pokazywany przez telewizję. Polityka wpływu, zwłaszcza wpływu długofalowego na to, jak mają myśleć obywatele, jest niewidoczna. Jest bardzo ciężko oceniana. Dlatego jest tak bardzo niebezpieczna, a proszę też zwrócić uwagę
na to, że wcześniej próbowano zainfekować tą innym terminem. Naszą świadomość to był termin, który brzmiał zarządzanie refleksyjne, który był prawdopodobnie zbyt skomplikowany. Ta struktura tego pojęcia była zbyt skomplikowana do tego, żeby się przyjęła na co dzień, więc no zastąpiono to innym pojęciem. I ono się po prostu przyjmuje. Natomiast, wie pan, tak na... To jest nic innego jak złożone operacje wywiadowcze i złożone operacje kontrwywiadowcze. I to te struktury tak naprawdę posługują się tego typu instrumentami. To te struktury w danych krajach są przeznaczone do tego, żeby to działanie prowadziło. I uważam, że żeby coś zacząć definiować w sensie akademickim, jako terminologia. Ja uważam, że tu trzeba zacząć się tym zajmować samym problemem. I strukturalnie problem zaczyna się rozwiązywać, a nie przestać jak gdyby zajmować się tym, jaka definicja jest tutaj na miejscu. Bo rzeczywiście to są bardzo, bardzo nieprzyjemne, podstępne działania, które na co dzień nie są zauważane. Człowiek na pewnym etapie tylko dostrzega to, że ma pewien chodzi o to, że jest cała machina, cały sztab ludzi pracuje, bardzo sprawnych, bardzo inteligentnych specjalistów, po to, żebyśmy właśnie w ten sposób przyjmowali rzeczywistość. Jak to walczyć? W pierwszej kolejności należałoby zrobić strukturę i ustrukturyzować to zagadnienie, dlatego że na dzień dzisiejszy nie widać w ogóle w przestrzeni medialnej, w przestrzeni ogólnie dostępnej w Polsce, nie widać takich prób ujęcia strukturalnego tej problematyki. Czyli w pierwszej kolejności warto byłoby określić, co to jest za działanie, czego ono dotyczy, jakich sfer ono dotyczy. Po drugie, warto byłoby przedstawić sobie takie pytanie, jeżeli są to działania, o których dzisiaj mówimy, to jaka siła zewnętrzna, niezależnie czy ona jest z kierunku wschodniego czy zachodniego, jaka siła w danym kraju ma zdolności, kompetencje, środki, możliwości do tego, żeby posługiwać się tego typu metodami. Dopiero wówczas zdefiniujemy to, jakie są de facto, z jakimi strukturami przychodzi nam się tutaj konfrontować. Znaczy odpowiedź na pytanie kto? Kto i jakimi siłami, jakimi strukturami w swoim państwie, jakimi instytucjami to robi. Bo czym innym jest na przykład to, jeżeli, a do tego za chwilkę dojdę, jeżeli właściwie zdefiniujemy to, kto i jakimi strukturami, instytucjami państwa prowadzi tego typu działalność, to logicznym wywodem będzie to, w jaki sposób musimy reagować i w jaki sposób musimy przygotowywać adekwatną odpowiedź. Dlatego, że różne pomysły, które pojawiają się od dłuższego czasu, tu w polskim jak gdyby przestrzeni medialnej, są w moim przekonaniu pomysłami odpowiedzi absolutnie nieadekwatne. Nie na tym piętrze w ogóle gry. I one z definicji są w ogóle skazane na porażkę. Po drugie, brak struktury zagrożenia powoduje to, że przez cały czas jest bardzo duży chaos informacyjny na ten temat. A wywołanie chaosu jest jednym z elementów prowadzenia właśnie operacji. Ale to jest trochę w podobny sposób mówi profesor Zybertowicz, który był parę tygodni też u nas w stacji deszyfrującej, że brak jest na jakby centralnego ośrodka, który by się podjął analiz tego typu problemu. Tak jest bardzo dużo różnych instytucji i na poziomie rządowym, i na poziomie pozarządowym, bo tutaj też je można wykorzystywać, ale nie ma żadnej synchronizacji prac pomiędzy nimi. Tak, ale na ile ja zapoznawałem się z odpowiedziami pana profesora Zybertowicza, który bardzo cenię. Przekonaniu ten ośrodki jawne, o których mówił pan profesor Zybertowicz, one funkcjonują. Po prostu nie ma tam właściwego zadaniowania tego ośrodka. Bo na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowych, no przecież jest ministerstwo i są środki koordynujące działania niżej. Natomiast ja uważam, że jeżeli, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, jeżeli właściwie zdefiniujemy, że partnerem po drugiej stronie
Po drugiej stronie stołu są nie ośrodki akademickie, nie ministerstwa, tylko są służby specjalne. Jest wygad przede wszystkim. No, który też wykorzystuje te ośrodki właśnie. Ale on jest główna siła napędowa, to jest główna siła ideologiczna, to jest główna koncepcja działań. My, nasza odpowiedź musi być również na tym poziomie. Taki ośrodek koordynujący, on nie może być ośrodkiem miast. To musi być zupełnie inaczej ulokowana struktura koordynująca, zupełnie innych niż dotychczas, które słyszałem, instytucjach. A te instytucje, które były wymieniane, one były tylko i wyłącznie strukturą wykonawczą na poziomie ja. Na przykład świadczyć pomoc edukacyjną i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jakaś, to nie jest ten główny nurt, bowiem tych działań. Główny nurt działań musi być absolutnie nurtem niewidocznym. I za to powinno odpowiadać bardzo porządny i silny kontrwywiad. Ja uważam, że to też jest kwestia rozmowy o kształtu szpitala. Nasze położenie geograficzne przede wszystkim i też historię. Musi być bardzo silny kontrwywiad, jako ta wiodąca nadrzędna służba. Czy jest ten element w zwalczaniu wojny psychologicznej, czy każdej innej wojen, które nie toczą się w sposób militarny, jest ten bardzo istotny element, który trzeba sobie odpowiedzieć. Już kilka razy w tym programie na ten temat rozmawialiśmy. Mianowicie próba zablokowania działań na poziomie psychologicznym, na poziomie dezinformacji strategicznej czy dezinformacji taktycznej, on jest o tyle problematyczny. To jest jak przywołam po raz drugi to porównanie, to jest tak jak gonienie dwóch królików, tak? Króliki należą do zwierząt, które się najszybciej rozmnażają, w związku z tym za chwilę gonimy 4 króliki, 6, 200, 1000, tak? To się nam rozchodzi. Czy rozwiązanie dla nas byłoby jednak lepsze przejść systemu defensywnego blokowania na każdym polu działań rosyjskich sił specjalnych na poziom ofensywny, czyli jakby na ich ogródek wrzucanie problemów, tak żeby oni się musieli także tym zajmować. Ma pan absolutną rację. Ja pisałem na ten temat kilka tekstów. Ale rzeczywiście to, co pan mówi, to ma to bardzo duży sens. Kluczem musimy sobie w tym momencie zdać sprawę, jaka jest istota prowadzenia działań psychologicznych, ofensywnych działań psychologicznych. Jeżeli już wiem o tym, że odpowiadają struktury operacyjne, to musimy jakby zrobić sobie kolejną tutaj strukturę, w jaki sposób odbywa się ta konfrontacja. Przede wszystkim, jaka jest płaszczyzna tej konfrontacji i metody, którymi się posługują. Więc tutaj takim bardzo istotnym punktem jest to, żeby zdać sobie sprawę, że my mamy na poziomie medialnym, na poziomie politycznym, Polska ma zbyt wysoki współczynnik reaktywności, ja to w ten sposób mówię. Dlatego, że wojna psychologiczna i operacje psychologiczne mają sens przede wszystkim tylko wówczas, kiedy jest sprzężenie zbrodni między dwiema stronami. My natychmiast reagujemy na zasadzie takiego warunkowania instrumentalnego i klasycznego rozwoju, które Paweł badał, ten czas między bodźcem a reakcją w naszym przypadku, a to też wynika z naszej naszego usposobienia na jesteśmy bardzo konfrontacyjni z całe szczęście, bo nawet to czas ratowało. Natomiast w tej sytuacji jest to dla nas niezbyt dobrym wskaźnikiem. Czyli po pierwsze dajemy sobie narzucać wolę sposób metody gry drugiej strony. Jest sprawą jasną, że sytuacji lepiej jest pewne rzeczy albo zupełnie bagatelizować, albo wykorzystywać starą zasadę po prostu, żeby przenosić spór na teren przeciwnika, teren wroga, żeby nie dewastować własnego kraju, w tym momencie nie dewastować własnego społeczeństwa, bo tutaj też dochodzi do dewastacji, no, głównie intelektualnej. No zdecydowanie, wydaje mi się, taktyka ofensywna jest jednak tańsza niż taktyka defensywna, na którą musimy przeznaczyć więcej pieniędzy, bo jeżeli popatrzymy na przykład na rozwój nowoczesnych technologii, tak? To, co się dzieje w internecie. Wszyscy widzimy powstawanie masy fake newsów i tak dalej. Ale zostały stworzone programy, które pozwalają skutecznie określić, kto te fake newsy wysyła, nawet z jakiego IP komputera. To już w tej chwili nie jest problem. Tylko co z tego, że mamy tą wiedzę? W ogóle po co się tym zajmować? Właśnie, tak? Po co się tym zajmować? Znaczy, gryziemy kij,
ani rękę, która tym kijem steruje. I to jest właśnie takie wieczne gonienie tego króliczka, który nam się wiecznie rozmnaża. My nie jesteśmy jako kraj na obecną chwilę gotowi i pewnie jeszcze bardzo długo nie będziemy gotowi na taką tradycyjną wymianę ciosów po naboru informacyjnym. I to na poziomie tym niejawnym. Znaczy, że wejdę panu zdaniem, bo no to właśnie, jest, Polska będzie goniła króliczka, a nie wiadomo... Była budowana operacja teraz. Czemu ten króliczek biegnie, kto nim steruje? To była złożona z rewolucjonistów, oparta o kadry, które były młode, nowe, wyróżniały się tym, że myślały nieschematycznie. I to przecież operacja teraz polega między innymi na tym, że cała działalność koncepcji potrzebny jest jeszcze nurt i idea patriotyczna. I to jest zupełnie osobny temat, za chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast środki są potrzebne do tego, żeby prowadzić taką, jeżeli są założenia, załóżmy, prowadzenia polityki defensywnej, czyli tej takiej klasycznej działań reaktywnych, wymiany ciosów, no to do tego, wie pan, potrzebne jest na przykład stworzenie za granicą w kilku krajach telewizji polskojęzycznych bardzo silnych nakładów finansowych na to. Ja mówię w tym wymiarze. To jednak są bardzo duże. Już idziemy na bogato. To wtedy są potrzebne środki, więc ja mówię w ten sposób, że my nie jesteśmy na obecną chwilę gotowi na to, żeby w ogóle sobie pozwolić na taką tradycyjną wymianę ciosów. Dlatego, że w sensie ekonomicznym i tym, gdyby takim logistycznym, nie jesteśmy na ten dzień dzisiejszy przygotowani. Ale to nic nie szkodzi, dlatego że my jesteśmy bardzo inteligentnym. Jesteśmy bardzo inteligentnym narodem i przede wszystkim mamy taką naturalną skłonność do działania w konspiracji. Zawsze sobie z tym doskonale Polacy radzi. Mamy doskonale wykształconą młodzież, która jest w wielu miejscach na świecie, studiuje, kształci się, zna doskonale, znają język. I to są przecież też wszystkie, to są wszystko przyszłe potencjalne aktywa, które można sięgnąć do tego typu spraw, o których pan powie. Natomiast, żeby sięgać po tego typu aktywa, to tych ludzi trzeba czymś zainteresować. To tych ludzi trzeba zjednoczyć wokół jakiejś jednej idei narodowej. I tutaj niech pan zwrócił uwagę na to, jak mocno jest podzielona polska scena polityczna. Ta polaryzacja, która postępuje tak naprawdę, coraz bardziej postępuje polaryzacja polskiej sceny politycznej, ona się przenosi na zwyczajne rozmowy w domach, na rozmowy w taksówce, jak się jedzie z lotniska i tak dalej. Natomiast i to jest też bardzo istotny element, przeciwnik, który działa przeciwko Polsce, jednym z głównych założeń, które ma, to ma podział społeczeństwa, spolaryzowanie społeczeństwa. Im bardziej my jesteśmy spolaryzowani, tym trudniej nam się zjednoczyć wokół jakiejś jednej idei. Najlepiej idei środka, żeby nie szukać skrajnych przykładów i dopiero wówczas na tej idei zawiązać sposób myślenia ludzi młodych, doskonale wykształconych, inteligentnych, do tego, żeby nie były właśnie potrzebne środki, tylko bardzo dobre pomysły i miłość do kraju. I to jest być może dosyć romantyczna wizja, natomiast ona jest do spełnienia. Czy no? Przy tej polaryzacji politycznej, która następuje w kraju, to myślę, że to jest taki obraz, żeby to uspokoić, tak, to nibylami, no, ponieważ wszystkim jest na rękę siłą polityczną podgrzewanie konfliktu, który jest. Dlatego bardzo ciężko go będzie zażegnać, a jak pan twierdzi, przynajmniej osłabienie tego napięcia, które następuje polityczne, dlatego to sobie sprzyjało przeprowadzaniu z kolei naszych działań. Dlatego pewne rozwiązania, pewne metody rozwiązywania tego typu problemów muszą być metodami z pozycji siły, niestety. I zupełnie inną koncepcję działania trzeba przyjąć na potrzeby radzenia sobie z sytuacją wewnątrz kraju. O czym mówimy teraz? Właśnie spolaryzowanie społeczeństwa, które, tak jak pan mówił, jest widoczne po obydwu stronach. Jak tutaj te dwa główne nurty polityczne robią wszystko, żeby się jeszcze bardziej spolaryzować. I zdając sobie z tego sprawę, że tego typu społeczeństwo jest łatwiejsze, bardziej podatne jest na ingerencję z zewnątrz. Zupełnie inne metody trzeba i koncepcje opracować, na przykład na działania na kierunku wschodnim, bo tam nie ma demokracji. Tam oni mogą robić wszystko. No właśnie to chciałem poruszyć, że oni mogą przy robić demokracjach wszystko, mamy ten zawsze ten problem, tak, że ale jak powstaje konflikt polityczny, ludzie mogą się wypowiadać, mamy otwarte społeczeństwo. Ze strony rosyjskiej oczywiście nie jest tak, jak było za Związku Radzieckiego. Dlatego tak prowadzą pełną swoją politykę i operację. Natomiast niech pan zwrócił uwagę na to, że trudniej jest działać na przykład Polsce na kierunku wschodnim, dlatego że tam jest bardzo silny reżim kontrwywiadowczy. Na
kierunku zachodnim, jeżeli na przykład byśmy mówili o kierunku niemieckim, jest o wiele prościej reagować. Czyli zupełnie inna koncepcja musi być. Z uwagi na socjologię regionu i nacji na wschodzie, zupełnie inna na zachodzie, a jeszcze zupełnie inne rozwiązania muszą być do środka wewnątrz kraju. Uważam, że te rozwiązania muszą być niestety na granicy wolności słowa, na granicy tolerancji na pewne zachowania. Na pewno to jest kwestia zmiany przepisów i ustawy medialnej, chociażby i tego bezchołowia, które jest w mediach. Niech pan zwróci uwagę na jakość debaty publicznej. Młody człowiek, który na to wszystko patrzy, myśli, że w ten sposób prowadzi się rozmowy w Polsce. Specjaliści, którzy analizują rynek medialny w Polsce, polityków, dziennikarzy, widzą, że my właśnie jesteśmy tacy jak w tych rozmowach. Wszystkie się z perspektywy, bo niestety musimy kończyć, a wszystkie nasze rozmowy w stacji deszyfrującej się kończą zbyt szybko. Ja tutaj z apelem, prawda, do mojego kierownictwa o dodatkowe 10 minut po reklamach. Ale czy możemy stwierdzić tak, że z perspektywy Szwajcarii, gdzie pan mieszka, prowadzi swoją firmę zajmującą się szkoleniem służb specjalnych, ta sytuacja w Polsce wygląda nie najlepiej? Z mojej perspektywy, oczywiście, bo Szwajcarzy się tym nie interesują, z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że my zachowujemy się nieświadomie, robimy wszystko, żeby ułatwić to, żebyśmy byli jeszcze łatwiejszą ofiarą dla operacji psychologicznych. I nie widzę żadnych takich koncepcji rozwiązań systemowych, ani propozycji. Wszystkie są około systemu. Nie ma tego klucza rozmów, co de facto i jak to powinniśmy robić. Ale to też jest pytanie o reformę służb i kształt. No, będziemy na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy również z panem rozmawiać w najbliższych programach. Moim państwa gościem był Marcin Kosek, ekspert do spraw służb specjalnych, szef szwajcarskiej firmy Vega Intelligence. A ja na koniec, jak zwykle, książka tygodnia. Jest to książka Cyberwojna, napisana przez Piotra Łuczuka. Książka wydana przez wydawnictwo Białogruk pod koniec ubiegłego roku. Są trzy rzeczy, które cieszą. Pierwsza z nich to jest to, że autor jest Polakiem i potrafił napisać książkę o problematyce zahaczającą oczywiście o służby specjalne na bardzo wysokim poziomie. To zawsze cieszy, że można taką książkę na antenie polecić. Po drugie, jest przepięknie wydana edytorsko. Jest otwarta okładka. Piękne zdjęcia. I trzecia sprawa, być może najważniejsza, tematyka. W tej chwili wszyscy rozmawiamy o cyberwojnach. Wcześniej z moim rozmówcą akurat o cyberwojnie nie rozmawialiśmy zbyt dużo, ale w tej chwili cyberwojna jest na tapecie wszystkich rządów i wszystkich ekspertów. W związku z tym dobrze byłoby się zapoznać z tym, co jest w tej książce, żeby sobie robić zdanie, zwłaszcza, że jest tam jeden bardzo istotny rozdział, jak się rzadko zwraca uwagę, mianowicie etyczność prowadzenia pewnych działań w cyberprzestrzeni, tak przez osoby prywatne, jak i przez państwa i ich wyspecjalizowane w tej służby. Więc ja serdecznie zapraszam. Będziemy się słyszeć za tydzień. I w takim razie do usłyszenia. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 20:30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny broni przyjętej przedwczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. We wpisie na Twitterze premier odniósł się do krytyki sformułowanej przez Izrael, wyjaśniając istotę nieporozumienia i sens nowelizacji, która wprowadza kary za kłamliwe przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni popełnionych m.in. przez nazistów. Mateusz Morawiecki posłużył się porównaniem. Napisał, że kiedy okrutni bandyci napadają dom, w którym mieszkają dwie rodziny i jedną rodzinę bandyci mordują prawie całą, a w drugiej mordują matkę, ojca, torturują dzieci, rabują cały dom i go podpalają, wtedy nikt nie może mówić, że druga rodzina jest winna okrucieństwa bandytów. Przyjętą w piątek regulację skrytykowały wczoraj izraelskie władze i politycy podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Izraelskie władze wezwały dziś rano w tej sprawie zastępcę ambasadora Polski w Tel Awiwie Piotra Kozłowskiego i przekazały mu oczekiwanie, by polski rząd zmienił brzmienie ustawy przed jej ostatecznym wejściem w życie.
Tel Awiw chce także dialogu z Warszawą w tej sprawie. Władze województwa, służby ratownicze oraz przedstawiciele rodzin ofiar i hodowcy gołębi złożyli dziś kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Gdy 12 lat temu o 17.15 zawalił się dach hali, odbywała się tam wystawa gołębi pocztowych. W budynku przebywało ponad 700 osób. Dziś przypada 12. rocznica tej największej w powojennej Polsce katastrofy budowlanej. Życie straciło wtedy 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podkreśla, że gdyby nie sprawna akcja ratownicza, ofiar mogłoby być zdecydowanie więcej. To była niesamowita akcja, dzięki której skończyło się na 65 ofiarach, dlatego że było bardzo ważne, żeby te osoby, które tam są, można było jak najszybciej wydostać spod tych gruzów. I dziękuję służbom za to, że mimo tego, że było bardzo niebezpiecznie, jednak robiły wszystko, żeby ratować ludzkie życie. W ubiegłym roku zapadły wyroki w sądzie apelacyjnym. Były one niższe niż kary zasądzone w sądzie pierwszej instancji. Sędzia podkreślał, że do katastrofy doprowadziła suma błędów ludzkich. W ponad 100 miastach Rosji odbyły się dziś demonstracje pod hasłem Strajk Wyborców. Do ich zorganizowania wezwał lider opozycji Aleksiej Nawalny. Uczestnicy protestów domagali się przeprowadzenia uczciwych wyborów prezydenckich i odsunięcia od władzy Władimira Putina. Inicjator akcji Aleksiej Nawalny został zatrzymany przez policję, gdy próbował dotrzeć na jeden z wieców organizowanych w Moskwie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut dzielna są od 21 i zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą teraz czas na reportaż w Polskim Radiu 24. Dziś o pewnej ciekawej parze. Krzysztof i Katarzyna Kaczorowie, tworząc grany duet nie tylko w życiu, ale i w pracy, postanowili porzucić swoje dotychczasowe zawody i zająć się dostarczaniem radości dzieciom. Na scenie występują razem jako para klaunów, Kulek i Kulka. Spędzają ze sobą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Odwiedzają Centrum Zdrowia Dziecka, przedszkola i szkoły. Jak to wszystko brzmi? Proszę posłuchać. To reportaż Joanny Bogusławskiej. To są farby do malowania, tak? Biała, czerwona, to są kolory podstawowe, które używamy. Farby nie są z Polski, ściągamy je zza oceanu, ponieważ chcielibyśmy, aby były trwałe. No i potem czasami, kiedyś kończymy imprezę i mam się zmyć, Kulek mówi do mnie, Kulka, jesteś cały czas czerwona. To znaczy, że tak dobre są farby, których używamy, że nawet kiedy je zmywam, to one jeszcze gdzieś tam jednak potrafią zostać i faktycznie trzeba je dobrze doczyścić i później już jest okej. Kulek i Kulka to nasze imiona. To dzieci wybrały nam imiona. Dzieci narysowały nasze postacie i podpisały. I jedno z dzieci napisało Kulka. Kiedy pomyślałam sobie tak, Kulka, to jak ja bym była Kulka, to może Krzysztof niech będzie Kulkiem i będziemy klauni Kulki. My mamy wszystko na K. Katarzyna, Krzysztof, Kaczo, Kulka, Kulek, klauni, Kulki. Na co dzień też czasami mówimy do siebie Kulek i Kulka, zwłaszcza kiedy jest czas, kiedy dzwonią do nas klienci i musimy otworzyć kalendarz. Tak, musimy przewidzieć na datę, ustalić warunki, wpisać je w zamówienie. Na to mówię Kulek, Kulka, to bo mamy role podzielone. Kulka jest logistykiem u nas, ja bardziej dbam o tą rolę artystyczną. No to Kulek, teraz tak, dzisiaj jesteśmy tutaj, ale jutro musimy przemieścić się tu. Potem musimy się spakować, przepakować autobus. Występujemy w przedszkolu, ale jaki jest program? Wiesz co, to zrobimy z Kurczakiem Andrzejem, z elfami. I jedna jeszcze rzecz, jutro zrobisz bitą śmietanę. Oblejesz wszystkich śniegiem. To będzie dobra zabawa, to będzie dobry czas, na pewno mi się spodoba. Witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie na wielkiej przygodzie ze świętym Mikołajem z jego elfami. Czy wszyscy jesteście gotowi? No to... Przepraszam, troszeczkę się spóźniłem, dlatego że mamy dużo pracy w fabryce zabawek. Musimy wyprodukować bardzo dużo zabawek. Bardzo wiele listów i wszyscy proszą nas o zabawę. Więc
chyba nigdy bym nie spotkała Krzysztofa, gdyby nie relacje. Relacje, które jeszcze powstały w szkole podstawowej, odnowiły się w szkole średniej. Przypadkowo spotkałam koleżankę z szkoły podstawowej, która pewnego dnia zaprosiła mnie do siebie, powiedziała: wiesz, jak kiedyś będziesz miała wolny dzień, wolną chwilę, zapraszam, wpadnij na herbatę. Może miło powspominamy dawne czasy. Kiedy tam wyszłam, siedziała tam jeszcze jedna koleżanka z obozów harcerskich, gdzie razem wędrowałyśmy przez Bieszczady. I był mężczyzna. Siedział przystojny chłopak. Powiedziałam cześć, odwróciłam i to było wszystko. Nigdy wtedy nie pomyślałam, że może być moim mężem. Krzysztof, o którym tutaj mowa, był mężczyzną, który zawsze otaczał się wieloma kobietami. Może on się nie otaczał, ale kobiety otaczyły go ze wszystkich stron. Więc ja nigdy nie liczyłam na nic więcej ze strony Krzysztofa, jak tylko i wyłącznie na dobrą relację koleżeńską. Kiedy byłem nastolatkiem, kiedy miałem 17 lat, 18, to moim podstawowym marzeniem, najważniejszą rzeczą było mieć dziewczynę. I jakoś nie mogłem jej znaleźć. Wstydliwym chłopakiem byłem. To była chyba przeszkoda. Pewnego dnia byłem właśnie u koleżanki i patrzę, siedzi taka dziewczyna, która w ogóle nie jest mną zainteresowana. Jednak dziewczyny jakoś mnie słuchały. Lubiły jakby słuchać, jak opowiadam różne rzeczy. A to nie strasznie specjalnie. Taka jedna była mną zainteresowana. Więc to zbudziło moją uwagę, ciekawość. I ja się nią zainteresowałem. Ta dziewczyna właśnie siedzi tutaj obok mnie teraz. Co mnie urzekło w Krzysztofie? To, że jest przystojny. Jest mężczyzną, który zawsze mnie kochał. I przy nim się czuję bezpieczny. Jesteśmy małżeństwem w tej chwili już od 25 lat. W maju minęło 25 lat. Nasze życie nie było wcale takie kolorowe od początku. Nasze życie zaczynało się od dołka. I to od głębokiego dołka, bo my nie mieliśmy pieniędzy. My żyliśmy w takim miejscu, byliśmy, gdzie tak naprawdę ja chodziłam do sklepu i kupowałam pasztetową na dekagramy, żeby choć trochę chleb czymś posmarować. Ja szłam i zbierałam butelki, sprzedawałam, żeby można było chleb kupić do domu. To nie był łatwy początek. To nie było miejsce, w którym ktokolwiek chciałby się znaleźć. Ja skończyłam technikum ogrodnicze, jestem z wykształcenia technikiem ogrodnikiem, który nigdy nie pracował w swoim zawodzie. Trzeba było poszukać pracy, no bo nagle ma się dom, ma się męża. I pracowałam w domu u lekarzy, pilnowałam ich dzieci. To był bardzo fajny czas. Pracowałam dla kogoś w sekretariacie, przy sprzedaży kas fiskalnych. Byłam dyrektorem w jednym z hoteli nadmorskich. Moja pierwsza praca to kontroler jakości, ale bardzo mało zarabiałem. Pracowałem w sklepie, później otworzyłem firmę ze znajomym. Nie udało się. Znowu pracowałem w sklepie. Był moment, gdzie pracowałem na trzech etatach. I potem stawiliśmy z mężem to wszystko, jesteśmy się tylko i wyłącznie klaunadą. Skąd się wziął pomysł na kulkę i na kulkę? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pewnego dnia, kiedy pamiętam, wtedy mój mąż był przedstawicielem jednej z włódni, sprzedawał gdzieś tam wodę. Przyszedł kolejny dzień wody, nikt nie kupował. Pamiętam dokładnie to jak dziś. 16 lat temu zaprosiliśmy naszych pastorów, Pawła i Asię, za nasze ostatnie pieniądze na kolację do restauracji. Będąc na tej kolacji w restauracji, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tu zrobić. Czas Bożego Narodzenia, wszystko się dobrze sprzedaje, ludzie kupują, wydają pieniądze, a my jakoś tak, że tak powiem, tych pieniędzy nie mamy. Nie stać nas na choinkę do domu. I wtedy zrodził się, podczas tej kolacji zrodził się pomysł, aby Krzysztof był Mikołajem. Kiedy zarobiłem tego jednego dnia tyle, że ja wcześniej zarabiałem tyle przez cały miesiąc. I wpadł też pomysł właśnie, żeby może zacząć być klaunem. Nasze pierwsze stroje to nie były tak jak dzisiaj piękne uszy te zaprojektowane gdzieś tam, tylko to były zwykłe koszule flanelowe, jeansowe spodnie. Oblepione to było samą przylepną folią w jakieś kwiatki, w jakieś wzorki, żeby było kolorowo. Dziewczynka wtedy kończyła 6 lat. My zostaliśmy zaproszeni do jednego z koszyńskich przedszkoli. To była nasza pierwsza impreza klaunowa. Po tej imprezie przyszły panie przedszkolanki i zapytały się nas, jakie skończyliśmy studia pedagogiczne, gdzie się uczyliśmy. Ja mówię, że nie. Że ja jestem technikiem ogrodnikiem. Mąż jest technikiem mechanikiem. My nie jesteśmy po studiach pedagogicznych. Nie, no proszę nie zjadać kolorów.
zdobyć po wszystkie kolory. Wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka są szczególne. W ogóle wizyty w szpitalach są dla nas bardzo szczególne. Oprócz tego, że przyjeżdżamy do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka, też bywamy w szpitalu w Wajchajowie i też bywamy w szpitalu w Koszalinie. Jest to taki zawsze dla nas szczególny czas. Jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka chyba już po raz piąty czy szósty. Kocham to miejsce, kocham te dzieci, kocham te mamy, kocham tam być, ponieważ chcę, żeby one przez te 2-3 godziny zapomniały o tym, gdzie są. Zapomniały o tym, gdzie życie w pewien sposób je postawiło. To czuć podczas takiej zabawy z nimi, że one już zapomniały, gdzie są. Że one odeszły od tego łóżka, wyszły z tego oddziału, że są w innym miejscu i udało nam się je pochwycić, udało jej nam się pociągnąć, zabrać ze sobą. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, stacie na swoim ulubionym kolorze. Badania trwają jednak, no to wymaga mieć pasaż, badanie jelit, właśnie zdjęcie po zdjęciu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No, bardzo fajne są te akcje właśnie dla dzieci. Pozwalają naprawdę miło spędzić czas, zapomnieć o tych badaniach, o tym stresie. Bardzo doceniamy to i dziękujemy właśnie za tę inicjatywę wszystkim ludziom, którzy się w to angażują, ludziom dobrego serca. Naprawdę dla rodziców to też jest taka odskocznia. Widzieć właśnie dziecko uśmiechnięte, no to nie do opisania właśnie szczęścia dla nas i radość, że tutaj się tak dzieje dużo rzeczy. Są naprawdę mistrzami w tym, co robią. Wiadomo, każda impreza duża w centrum, naszym zdaniem nie może się bez nich odbyć. Wiemy, że jak oni będą, to na pewno będzie sukces. Po prostu są idealni, są naprawdę i pasjonatami i przede wszystkim potrafią świetnie dzieci zabawić, potrafią to świetnie zorganizować. Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. Klauni Kulki mają bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wiele dzieci ich pamięta z poprzednich wizyt tutaj. Witają się zawsze z radością. To zawsze jest super zabawa. Fajnie. Było śmiesznie, bo jeden krasnoludek był śmieszny. Strasznie fajnie się bawiliśmy. Potem jeszcze były jakieś prezenty? Były. Chłopcy dostali garaż. A tam. I pizzę. Dzieci są najpiękniejszą i najcudowniejszą widownią, jaką można mieć. Dziecko jest tak przezroczyste, tak czyste, że aż czasami potrafi zaboleć. I to, że one się śmieją, kiedy my się z nimi bawimy, to jest cudowna rzecz. Był też taki okres, to pomyślałem sobie, ale jak ludzie nas będą odbierać? Przecież każdy może się przebrać i być klaunem, bo wcielamy się w różne postacie przecież. Byłem zaskoczony, gdzie jakby wszedłem w świat, gdzie czuję się traktowany wyjątkowo. Jak artysta, jak ktoś, kogo ludzie kochają. Kiedy ludzie pokazują ci sympatię, spełniam się w tej roli. Jestem w miejscu teraz, gdzie się bawię. A przecież to jest praca, więc czasami to się zatraca. No, czy to jest praca, czy to jest zabawa? A nie, oczywiście to jest wiele też wysiłku w tym. Trzeba przygotować, musi być profesjonalni. Nawet wtedy, kiedy się podczas, tuż lub tuż przed zabawą pokłócimy, no jak to dobre małżeństwo, no to musimy się szybko pogodzić. Tylko, że czasami podczas występu, kiedy jest taki gag, że Kasia, musimy tam kopnąć, to kopniemy troszeczkę mocniej. No ale po prostu musimy się szybko godzić, więc się sami z tego później śmiejemy. Nie ma, bo jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy radośni. Mamy dwie dziewczynki, Dominikę i Natalię. I jedna z nich też powiedziała, mamo, ja już wiem, kiedy cokolwiek w życiu mi nie wyjdzie, klaunem mogę zostać. One dzisiaj się przypatrują, one nas podglądają, one jeżdżą z nami, czasami bywają, gdzie jesteśmy. Nie ma nic piękniejszego, jak pokazywać swojemu dziecku miejsce, do którego może dojść. Miejsce, do którego może go zaprowadzić rodzic przez drogę, którą sam przeszedł. Co nam daje bycie klaunem? No to śpisz pewnie, nie? Teraz spać trzeba. Daje nam satysfakcję. Nie? Daje nam spełnienie.
daje pogadać nam poczucie to właśnie, ale to może też przeszkadzać tym staruszkom, bo one mają postawę. Jesteśmy w miejscu, gdzie nas chcą. Ojej. Jesteśmy w miejscu, no, gdzie się zawsze świętuje. Wszystko jesteśmy jedna. W miejscu, gdzie się celebruje pewne wydarzenie. Gdzie zawsze jest radość. Ale ona cię słysza, prostu, tak mówisz, nie? To jest fantastyczna rzecz, że jesteś tam, gdzie jest święto. Ale tak, bo to są Greczynki. Zatracanie takiego. No tak, 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 prawda. Zatracanie tego. No dobra. I słuchaj, jak te 4 SMS-y, 5 SMS-ów takie gadane, wiesz, przez Messenger, a tej Lipskiej, wiesz, że do ciebie nie odzywamy się, nie piszemy, nie odpowiadamy, bo Bielecki zabronił, jesteś jak wykluczona u świadków wychowy. Ani dzień dobry, ani do widzenia. Proszę bardzo. Na końcu siedzieć, nie odzywać się do nikogo i oglądać, co tu się dzieje. No, no bo nie wiem, czy ty wiesz, ale u świadków Jehowy to osoby zainteresowane też mogą być traktowane jak wykluczeni, jako wykluczone. Jeżeli po prostu wspierają osoby wykluczone i tak dalej, no podzielają ich poglądy. No wiesz, nie zdążył przyjąć chrztu, ale zdążyli go jako wykluczonego potraktować. Tak bywa, no także Lipska jak nie wie, to niech syn jej tam troszeczkę poopowiada, bo on tam chodzi do tych świadków. To ona będzie wiedziała, dlaczego my tu nie odpowiadamy. Wiesz, do Mareczka dzwoniła, że ponad ona mi pożyczyła jakieś pieniądze, wiesz. A ona ma 350 zł, czy nie wiem, 300 zł. Ona ma... Ja mówię, a Mareczek ją szybko był, załatwił, no bo przecież co tam z wariatką rozmawiać. No i tyle. Wszystko się zgadza, ten wieczór potrwa do północy, teraz na zegarach 11,5 minuty pozostało do 21. Przenosimy się do Filharmonii Narodowej w Warszawie, bo Filharmonia projektem Niepodległa włącza się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez cały rok organizowane będą koncerty zatytułowane Powstało w wolnej Polsce. O projekcie z Martą Kępińską z Filharmonii Narodowej rozmawiała Małgorzata Bukowska. Filharmonia Narodowa również włącza się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizują Państwo specjalny program Niepodległa. Na czym on polega? Co będzie się działo w ramach właśnie tego projektu? Tak, oczywiście. Filharmonia Narodowa weźmie czynny udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to cykl 12 koncertów, którym nadaliśmy tytuł Powstało w wolnej Polsce. Mogę dodać, że będą to koncerty, które zorganizowaliśmy w bieżącym sezonie. Zarówno koncerty symfoniczne, recitale fortepianowe, koncerty kameralne. Część z nich odbędzie się, tak jak wspomniałam, w bieżącym sezonie, a część w kolejnym. Czyli będziemy tutaj mieli cały 2018 rok. Jaki repertuar będziemy mogli usłyszeć podczas tego programu cyklu koncertów? Chcielibyśmy się oczywiście skupić na naszych kompozytorach, tych, którzy są ikoną naszej muzyki, takich jak Paderewski, Lutosławski, Szymanowski, ale również chcielibyśmy przypomnieć publiczności mniej znane nazwiska, takie jak na przykład utwory Szabelskiego, Jerzego Gablęca, czy Kleckiego, Palestra, które już może bardziej znane nazwiska. Także postaramy się pokazać jak najszerzej tą naszą polską muzykę. Na które koncerty jeszcze szczególnie należałoby zwrócić uwagę? Myślę, że kupi się o taki bardziej szczegółowy repertuar, to mogę tutaj powiedzieć o tych, które odbędą się do bieżącego sezonu. One w tej chwili są tutaj nam oczywiście bardzo dobrze znane. Będziemy gościli znakomitych solistów. Będą to dwa bliźniacze koncerty, których solistką będzie Izabel von Koylen. Wykona ona drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. Jest to holenderska skrzypaczka. Następnie w kwietniu będziemy gościć Józefa Moga. To jest z kolei niemiecki pianista i on wykona koncert fortepianowy Jerzego Gablęca, czyli taki już mniej znany utwór. Z kolei w maju zaprosiliśmy Juliannę Avdijewą. No oczywiście na pewno wszystkim Państwu znane nazwisko, szczególnie z konkursu szopenowskiego. Była laureatką z 2010 roku. A jeśli chodzi o koncerty w przyszłym sezonie, to troszeczkę tutaj pozostawimy niedopowiedziany program ze względu na to, że jest to jeszcze przyszły sezon i dopiero będziemy go ogłaszać. Z Martą Kępińską z Filharmonii Narodowej rozmawia Małgorzata Głogowska. My zmieniamy temat. Zakończyła się wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona w Polsce. W piątek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.
wczoraj rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Jak przebiegały te rozmowy i co udało się ustalić? Próbował ustalić reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Pekse Tillerson spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Strona polska i amerykańska zgodnie przyznały, że były to dobre i produktywne rozmowy. Jednym z wiodących tematów była kwestia bezpieczeństwa, tłumaczy szef MSZ. Stacjonowanie żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego kraju daje nam, Polakom, poczucie bezpieczeństwa, za co jesteśmy wdzięczni. Chcemy, by obecność ta była coraz większa i była ona trwała. Mamy wspólne, zbieżne poglądy na temat potrzeby umacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez implementację decyzji Sojuszu ze szczytu w Warszawie. Poruszony został również wątek bezpieczeństwa energetycznego i zagrożeń związanych z projektem Nord Stream 2. Podczas rozmów Polska przedstawiła krytykę projektu Nord Stream 2 jako służącego wywieraniu nacisku geopolitycznego w tym regionie świata. Będziemy prosić naszych amerykańskich sojuszników na wsparcie naszej polityki w tym zakresie. I na to wsparcie możemy liczyć. Eric C. Tillerson jasno przedstawił poglądy Stanów Zjednoczonych na kwestię tego projektu. Te moje Stany Zjednoczone są przeciwko Nord Stream 2, ponieważ widzimy, że zdecydowanie podważa to bezpieczeństwo energetyczne Europy i stabilność energetyczną tego regionu. W związku z tym Polska ma kolejny instrument, żeby wykorzystać energię i instrument polityczny. Amerykański sekretarz stanu podziękował Polsce za zwiększenie wydatków na obronność i wyraził nadzieję, że nasz kraj będzie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo oba państwa reprezentują podobne wartości. Wyznaję te same wartości co do demokracji, te same wartości co do praw człowieka, te same wartości co do godności człowieka. Zawsze Polska stara się dezeskalować zagrożenia, które są obecne w całym świecie. Wiemy, że Polska również wyznaje te same zasady co do szerzenia pokoju i dobrobytu na całym świecie. Ostatnim punktem wizyty Rexa Tillersona w Polsce było spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Ta rozmowa dotyczyła wszystkich ważnych polsko-amerykańskich spraw. Poruszone zostały więcej kwestie odnoszące się do współpracy militarnej czy bezpieczeństwa w tej części Europy. Dyskutowano też o współpracy gospodarczej oraz zakupie broni. Prezes PiS był zadowolony z przebiegu spotkania. To była dobra, pożyteczna rozmowa. Jarosław Kaczyński podziękował też Tillersonowi za obecne zostawienie amerykańskiej administracji do Polski. Nieczęsto w naszej historii zdarzało się, żeby to nastawienie było tak dobre, żebyśmy mogli tyle uzyskiwać. Spotkanie również przebiegało w serdecznej i życzliwej atmosferze. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. A u nas na zegarze 6 minut pozostało do 21. Po 21. podsumowanie wydarzeń niedzieli. A my teraz spojrzymy nieco szerzej i sprawdzimy, jak ten mijający tydzień wyglądał w mediach. Ważne wystąpienie ministra spraw wewnętrznych w Sejmie, pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold w nowym roku i wizyta w Polsce sekretarza stanu USA. Tylko niektóre oczywiście istotne wydarzenia mijającego już tygodnia. Te i pozostałe przypomni teraz Ewa Pasożnik. Poniedziałek. Wsparcie dla uczelni regionalnych, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, wyższe pensje dla nauczycieli akademickich. To niektóre założenia ustawy o szkolnictwie wyższym. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentował projekt Konstytucji dla Nauki. Uzbudowaliśmy niezwykły kapitał zaufania społecznego i niezwykły kapitał intelektualny. Ja jestem przekonany, że dorobek Narodowego Kongresu Nauki posłuży nie tylko do nadania optymalnego kształtu ustawie 2.0 Konstytucji dla Nauki, ale będzie służył jako inspiracja do wielu, wielu kolejnych reform, debat, dyskusji. Przepisy mają obowiązywać od nowego roku akademickiego. Wtorek. Rząd przedstawił strategię polityki senioralnej. Ma się opierać na bezpieczeństwie i solidarności. Tworzymy państwo opiekuńcze, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Tak jak miarą człowieczeństwa jest stosunek do osób starszych, do starszego pokolenia, zwłaszcza w naszym kręgu kulturowym, tak bardzo ważny, tak bardzo widoczny, tak miarą jakości polityk państwa jest stosunek do starszego pokolenia również. Nie tylko starszemu pokoleniu jesteśmy winni szacunek, ale również właśnie wsparcie w ramach kompleksowej polityki państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że rządowy plan dla seniorów obejmuje wiele różnych dziedzin życia. Mamy tu wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych obszarów.